Siemaneczko Lidzka, z tej strony Tanas, a to nowa seria Farming Simulator 2015. Jest ze mną Kacper. Cześć, witajcie. Jak widzicie, Fendy, Fendy, jeszcze raz Fendy. Tak jak chcieliście. Łe, aż uciekłem poza mapę. Normalnie. Tutaj taki findik farmer, normalnie. Turbo. I kombajny, wiadomo. Trochę tych maszyn jest z Fendów, ci powiem. No, trochę teraz zrobili. Oczywiście ten Fend jest jeszcze w trakcie fazy beta. No, bo to jest beta, no. Ale już... Ale już otwieranie. No, otwieranie jest, już IT panel i tak dalej, tak więc... Tak więc easy. Dzisiaj co robimy? Dzisiaj będziemy kosić pole. Nie wiem właśnie, czy soję, czy co będziemy kosić. Chyba soję. Polecimy. A nie wiem, no to... To zasiadaj kombajna, do pierwszego kombajna. Ale kto, od której strony? No nie wiem. Wybieraj. Dobra, to... Ty jesteś gospodarzem. Ale głośny. Czekaj, muszę sobie tu... Czekaj, muszę go przyciszyć. Jak podgłosić grę, muszę, gościu. Ciągniesz mi drugi kombajn, gościu. Proszę mi zostawić. Proszę mi zostawić kombajn. Jedziesz. Jedziesz. Na każdy sposób jedziesz. Dobra, muszę tu sobie tam... Dobra. Grę dostosować normalnie. O, Giciosław. Lecim. Są dwa te same, czy nie? Tak, te same. Kolory fajne, dałeś, fajne wózki, no, no. Jo, wózki teraz są bekowe. Ten ma trochę inny kolor jeden, nie? Taki jaśniejszy, czy taki ciemniejszy. Ten bardziej. Jest ładniejszy, bardziej mi się podoba. W ogóle nawet na myszce... A nie, nie zaznaczyłem tego moda. A nie te. Co tam się rozłóż? Ty trochę dali. No za daleko żeśmy, kurde, nie pojechali, tak sobie teraz chwilę pomyślałem, to przecież przez asfalt nie musieliśmy jechać. No niby tak. No ale tu chociaż mamy na hedry lepiej. Co, na wrójce tu? Chociaż te header ciągniesz, nie wiem, czy to nie trzeba będzie odjechać przyczepką. Właśnie. To jest zwalone, nie? No. I Adam mówi, że u niego da radę zawsze. Czekaj, odjadę ci, wciągnę ci. A ja jeszcze ani razu nie dałem rady, wiesz, normalnie zdjąć kombajnu z headera, nie? No to jest dziwne. Nie wiem, czemu to jest tak zrobione. Ja pito, no nie, i zobacz teraz jak się puścił. No czekaj. Mam pomysł. Patrz. Widzisz to czy nie? Co? Pójdź na tylnie oś. Ty. I jak rozkładasz, właśnie ja to ostatnio zauważyłem, jak musisz rozłożyć kombajn, żeby zjechać. Bo ostatnio to właśnie rozkminiłem sobie, że jak rozkładasz, to on ci nagle na tylnie osi siada i wszystko się podnosi do góry. A teraz zapomniałem właśnie o tym i teraz jak rozkładałem, dopiero mi się przypomniało. To ci powiem, że nie zła ta tylna oś. No, także easy. Dobra, ciśniemy. Czekaj. Jak tą tylną oś wziąć niby? No, rozłóż wtedy ten X no. Na X, normalnie no mam, ten. No. I on ci powinien opuszczać automatu. No o, jest, widzisz? Jest, a teraz mi podniosło do góry. I zobacz, czy zjedziesz samemu. Czekaj. Nie. Żartujesz? Nie ma opcji. Ja pierdziarki, to zryte. To poleca za to, normalnie pozostał. Pionnikiem weź. A dobra, myślałem, że już przyczep nie mamy, nie taki ohoho. Na zboże, a tu jednak są. Dobra, to co tam kość spokojnie już jadę. Dobra, ja tak to objadę dookoła. Lola, to jest właśnie skitrane i Adam mnie właśnie zadziwił, bo ani Brączek nie mógł. Ja ostatnio też aż sobie stestowałem i chyba trzy kombajny wziąłem i trzy wózki, ale akurat do sprawdzenia żadnym nie mogłem zjechać, nie wiem czemu. To jest jak na razie błąd na MP. Widzieć w ogóle teraz nowe zasady na MP? Nie. Znaczy nie wiem, tak rozkminiliśmy z chłopakami, że to chyba na tym polega, że nie masz lagów, nie? W sensie, że cię ścina, tylko ci się tekstury nie ładują po prostu. Jak my nie, oraliśmy, nie? Jak wiesz, jak u Brączka jest dobry net i wszystko, jak u Brączka coś zrobiliśmy, to tak, że no tam ci się ładują. No. Nie w szybkim tempie to, ale u Adama jak orkę robiliśmy, to stary, czasami on robił orkę, 2-3 przejazdy, jeszcze tego nie było widać, że on zorał, nie? I trzeba było tak, no, na pi razy oko jechać za jego skibą, nie? Jak jechaliśmy w trójkę. No to powiem ci, że... Może to i lepsze, może to i gorsze, moim zdaniem jakiś tam plus jest w tym, ponieważ no lepsze to niż takie lagi jak kiedyś były, chyba że no jak dojdą modyfikacje, to wtedy sprawdzimy to wszystko. Ale jak na razie to właśnie widzę tutaj, że jest całkiem okej. Okay. Muszę zobaczyć jak u ciebie właśnie, czy twoje będę widział, że tniesz, czy nie? Zobaczymy. Ale fendy kozackie. Seria kozak. No ja myślałem sobie właśnie, żeby zrobić MF-a, ale to już sobie zrobię jak będę miał. Będę miał bolusiowo przerobione, bo wtedy MF i kombaj bym miał i ciągniki, no. Dwa.
2-3 nawet bym sobie wziął. Ten malutki, później jest chyba średni, czy nie ma średniego? Ale co, traktor? Ciąg, no. No jest, są tylko jest. Trzy są, no. Taki duży, nie? I później duży. A, mam nawet je. No to bym właśnie miał ten. Bym miał właśnie trzy ciągniki. U mnie na firmie tam do tego i fajnie by to wyszło. Właśnie chciałem sobie zrobić takie serie, można by było jeszcze z tych Holandów zrobić. No. Z Valtry nie, ale... Ale wtedy jakby Valtry robił, to myślę, że kombajny Rosselmaszy bym mógł wziąć i też by było spoko, albo... Ten, także i... Fajny ten mod sobie... jest, jak ten, tak wrzuca ziemię z skóry, nie? Podoba mi się o, właśnie, tak jak gubuje, się fajnie, nie? Pojedziesz, wyjeżdżasz sobie na drogę, nie? I koła ci się czyszczą. Mm. Naprawdę, fajnie porobione. Mi się wydaje, że fajnie tak właśnie specjalnie to zrobił, że nie wydał wszystkiego za jednym razem. Tylko teraz będą wydawać, żeby wiesz, no wpłynęło też to, ale kurde fajnie, bo robią jakieś mody, tak? Super, wrzucasz tylko do mods i masz takie rzeczy. I myślę, że jak tak dalej będzie, to im odsieczki się pojawi. O, możliwe bardzo. To tak brakuje. No, ale fajnie, naprawdę mod orki teraz jest spoko, jeszcze jakby się tam pobawił w notatniku pewnie gdzieś, czy coś w tym pliku, to by można było zrobić, żeby bardziej się zapadał. Hmm. Można by pogrzebać to, ale na razie i tak wystarczy i tak, nie? No, poczekaj, robimy poprzecznik na dwa. Czy ty tu, ty będziesz jechał to zrobić, nie? No raczej zrobimy tutaj normalnie. Dobra. Fendy kozatka, musi być feria. Seria, to niezła feria. Dobra, to ty na spokojnie sobie weź ten. Mhm. Teraz ten dojedzie, akurat drugi poprzednik będziemy dookoła jeździć i zaraz się przez... No. A nie, przy środek to tu nie ma sensu się nawet przecież. Nie, nie ma co dookoła. Bo tu jest małe, fajne pole długie. Ogólnie stosunka bardzo fajnie się dużo zmieniła. Porównałem to w ogóle skończysz wyjedziesz z tego, już nic nie kosisz, nie? Tak fajnie na niskie obroty wchodzi. O, no właśnie to jest to, nie? Te sieczkarnie, tak samo się będziemy testować tam to pole. Mm. To chcę właśnie zobaczyć, jak w sieczkarni jest, ale z tego co widziałem na tych przedpremierowych filmikach, to też właśnie było słychać, jak ona przestaje kosić, to od razu inaczej wszystko chodzi. Fajnie. Brakuje mi jeszcze właśnie sypania z tej jak rurą sypie, że się odbija czasami od burty, czy coś w tym stylu, też by fajnie to wyglądało. I wtedy na przykład ci się wysypie kubka na ziemię. No, ale nie można za dużo chcieć. I tak jest fajnie. No raczej. Musimy poczekać ile chwilę. Masz procent? Ja o 20 niecała. O, 30. Akurat ja sobie gdzieś tam dojadę, będę ten, to pójdę pociągnik. Dopiero tego gospodarstwo kupiłem, więc gościu. Ja tu jeszcze nic nie robił. Bo w wywiadach widzę, ładnie dachu było. No. No niestety burza przyszła, huragan taki, że matko boże, sztormasz się zrobił. Kurwa, stawy miało. 3-metrowe fale na stawie były. No. Kurde. To dobrze, że ci tych drzew nie poobalało. Lasów tyle, że było kurna gościu. Będzie cię w zimę palić. No za koleją. Ręcznie nie można nosić to. Dobra, tak można sobie poukładać przy chałupie. Jak klocki, nie? No teraz właśnie beka z tym, bo jak robiliśmy u siebie to gospodarstwo przerabialiśmy i to też właśnie ręcznie wszystko poładowaliśmy, nie potrzebowaliśmy nic pokupować do tura, do niczego, żadnej przyczepy i stary na tego, na pick-upa powkładaliśmy i na przyczepę właśnie. Tak fajnie się to robi teraz. Nawet jakby koło domu chciał to gdzieś ponosić na kubkę, coś gdzieś tam, kurde. Gościu. Fajna sprawa, szkoda, że na MP jeszcze nie działa noszenie tych rzeczy. No. One pewnie to naprawią, nie? No, bo tak to by ten, Adam, Beka by się na pewno jakieś fajne misje pomyślało z tym. No nie. Kurde, to lecisz tam, paliwa ci brakło, Adam z tą z bańką zapierdala. No, z bańką, czy tam jakieś tam właśnie duperele, w sensie sprzątania. Właśnie, bo mieliśmy kilka pomysłów, ale to mówię, co nie działa na EP, więc na razie sobie odpuścimy. No dobra, będzie 40%, kurde, to jeszcze w tamtą, na spokojnie się dojedzie. 30. Bo ty ogólnie tego nie pryskałeś, nie? Nie. Musisz teraz wszystkie pola te, co sobie kupisz, czymś, czy tam wiesz, to musisz pryskać, Wiem, zapomniałem. Ja też u siebie na pierwszym odcinku też nie wiedziałem. Ten stary, ten rzepak, z całego pola pół zbiornika, aha. A ja stary przyciągłem z 40 ton przyczepy.
No to fajnie, mówię, kurde, że nie chciał mi się tym zjeżdżać. Moje zestawy też staną konkretne, więc wiesz. No to, to jest ten sam zestaw mam, nie? Co tu u ciebie pod wiatrem stoi. Taki sam, tam 40 chyba wchodzi, bo po 20 no, możliwe. Albo po 18, coś w tym stylu. Ale wiem, że właśnie ja zaciągam, a tam stary pół zbiornika, nie wiem, 4 czy 5 ton. Ja mówię, aha, super gościu. No, to niezły zbiornik musiał być. Ta Halinka tam była zadowolona w domu, widzę. A, super była, naprawdę. Nie chciał się nawet z tym wracać. Weź przestań. Na kościół tak nie zwracaj uwagi. A jak na obroty wchodzi, rąbany. Mi się, co najbardziej mi się podoba, to są animacje z ścieczkami. No. Tak to mega dopasowali. Na HDZ są spoko. Dzisiaj pierwszy raz miałem tyle, że poświęciłem tyle czasu na farminga, nie nagrywając. Ze 3 godziny przygotowywałem save'a. Fajnie rzuca tą ścieżką, tak. A wczoraj z godzinę, czy ze dwie tak samo. Kurczę, naprawdę fajnie. Samo przygotowywanie serwera to już jest coś. Przez to przyjemność. No, tam to daj mi spokój, gościu. Dzisiaj tak mi się nie chciało rano, nie? Pokupowałem oryginalne maszyny te były i robiłem, a później kasy wpisałem tyle, co powinienem mieć i mówię, dobra. Nie, to nie chce się po prostu człowiekowi. A tam na tej naszej serii, kurde, stary pole takie wielkie, cisnę tym czwórką, później zacząłem się, a nie, tam mogę sobie. Radyjko sobie właśnie włączyłem, jakieś mi tam piosenki znalazł, ale takie sobie były. Muszę właśnie jakieś swoje radio wrzucić i... No to będę musiał coś wrzucić. Tak na odcinek, taka muzyka w tle, no to gościu. No, jakieś tam ma ten, Jaro ma jakieś radio, które podobno jest bez praw autorskich, więc... No to easy. Poco loco, jako tako. 40% dopiero, 3,5 tony. Fajna ta soja, my tą soję teraz będziemy u nas w tym sezonie od zera do farmera próbować. Jestem ciekawy, taki małoludki kawałek, żeśmy sobie właśnie te pola oryginalne poprzedzielali na pół, ładnie miedza. Jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało, wow. A wow. No, dobrze, Halina nie, to jest ten ruch. No, Halina nie chciała dać na nawozy, no to tak jest. Na kosmetyki się zechciała. No, na kosmetyki. Jako szpachlę chciała nakładać na siebie. Podkładam pier. Mówiłem, dom ci cementy nałożysz i będzie. To nie. Szpachlę trzeba było kupić. I chuj. I chuj. No, spierdalaj, chodź. 54% to jeszcze, o. Ać tam buja, gościu. To jeszcze stary wiesz, że my robimy dwa okrążenia. No. Po tym jeszcze jedno. I pod końcem wtedy nas łapie. Damy radę. No spokojnie. No na odcinek powinno być. No raczej. W zbiorniku już widać, to jest dobrze. No, mam jeszcze ile? 10, 12, 13, 14 minut. No to nawet. Idzie maszyna. Podoba mi się te gęste tekstury, jak wpadają do hedra. No. Fajnie to wygląda, nie? No. Animacje są jeszcze ten taśmociąg, to ta animacja. Jestem ciekawy, czy właśnie jak będą bizony wychodzić i wszystko, to będą miały te funkcje. Zobaczymy. Bo kurde, w bizonie ja już widzę, jak to fajnie wygląda, nie? Kurde, siedzisz sobie nad kabinką, co stoi... Aj. Aż się chce grać normalnie. O! I to na oryginalnych. Trzeba poczekać, aż mody wyjdą, mapy nowe i to kurde. Ale szczerze, ja bardzo długo chyba jeszcze nie będę grał na moda. Ja na razie też nie. Jak widzę, jak są niedopracowane i lagują, to na razie sobie odpuszczam. Zrobię sobie nawet swoje te mapy i to, ale będę grał na oryginalnych. Tak zrobię jakoś tę serię, żeby też to fajnie wyglądało. Może od czasu do czasu właśnie fajnie, że farming coś tam wydaje i one są tak sprawdzone, jakby to żeby tak powiedzieć. Tak jak ten Fen na przykład, to jeszcze warto zaufać takiej maszynie i można sobie ją tam zabrać na serię. No. Fajne to jest to, że można w grze pobierać modyfikacje, nie? Które wychodzą. To jest zarąbiste. Wchodzisz, patrzysz, pobierasz. I to brakowało właśnie, brakowało tego w 15. Tak to trzeba na stronę wchodzić, pobierać, rzucać. Co dwa dni coś wychodzi. No, jakby nie patrzył. I to te duperele, te malutkie, jakieś tam te nawet głupie obciążniczki czy coś, ale zawsze już jest. Tam. A tu ogólnie są inne teksturki trawy chyba niż na tamtej mapie, nie? Tu wszystko jest takie jaśniejsze. Możliwe. Właśnie teraz dopracowali to i nie dali... Bo ta mapa była chyba w 13, nie?
Była? 15, to no, była 15, to teraz, no, no. Tylko że to był dodatek. No, no, no. Był dodatek, no, do Zetora? Gold, Zetor Pack, coś takiego, no. Jojo, bo film z tego kręciłem, na to był Zetor. To porównanie do wtedy, to teraz naprawdę ją ładnie poprawili. Fajnie, że jest ten ruch uliczny. No, no, no. Zarobiście to wygląda, ja w ogóle też tu ten inny ruch jest uliczny, nie wiem czy zauważyłeś. No, czy wiem, wiem. Pick-upy stare, takie pick-upy na stare, no, no. Bo tamto w mieście to wiesz, takie miastowe, no, bardziej. Tamto, tamto ładniejsze, takie już pick-upy nowsze i... A tam jedzie jakimś samochodem, co to? Gdzie? O, tam polówka jedzie, ty. Po lewej twojej. Ale to jakaś ta... Przed renowacją chyba. Nie, teren edition. Teren edition. No, na grzyby jadą. 70%. Jak i ciosa. O, prawie że zdążymy. Ja nie wiem czy swojego na Hanie puścić, nie? I nie podjechać właśnie już siebie, opróżnić ciebie zaraz. No nie wiem, jak chcesz. Tylko żeby prosto wyciął kościół. No, stary, on lepiej teraz nie niż... To może Halina będzie kosić to. Ale wiesz, na tym na... Chciałem właśnie na tym, teraz na tej prostej go puścić. Ciekawe kto będzie kosił, czy kobieta, czy chłopak? Nie? Ci mówię. Grażynka. Nie, faktycznie nie wiem co oni porobili, że cały czas prawie dziewuchy. No dziewuchy muszą się wykazać. Wcześniej chłopaki musieli zapierdzielać. Tyle dieca farminga to teraz muszę kobita. No w dzisiejszych czasach to na dziewczyny już na farmie to już. Rozkolej wyra. Nie trump, nie trump. Kombaj ma fajniejszy klakson, taki dość potężniejszy. Tutaj jeszcze takie gaziki jakby. Coś to? No. Fajnie sypie, nie? Kozacko. O, i nie wylatuje tak poza naczepę, nie? Nie, nie, nie. Właśnie no. Kiedyś zawsze było, że na dole leciało przyczepy czy coś. No fajny zestaw, nie? Do odłożenia. U mnie taki sam chodził. Kokejsa miałem. Ten pomad co ustał 9-10 i jedziesz. Już nie chce mi się, wiesz? No, no chyba muszę tak jedynkę trzymać. Dobra, już. Jedź tam do Halinki. Dawaj, Jury! A moja już kogut. Czekaj, bo klawiaturę zgubiłem. A, już 100% ty ma? Żartuj, poczekaj. Może i drogę zajechać. Dobra, niech wysypię. Wyskoczyło. Nie, nie, nie. Łe, a się zoomałeś, gościu. Wiem, widzę właśnie. Zapomniałem, że ta druga to jest ten. No co ty odpierdalasz? Łącznie przez to zablokowany. Ja? Tak. Gdybym ja zaraz jej nie zablokował, ty. Płasty no został. Jedź, ty jedź. No jebana jakaś, czekaj. No tak teraz jedź. O, mi ciosła. To ci powiem, że ile tam masz na tej przyczepie, łe? 10, 11 ton. I tak dobrze. Nie, źle, bo sobie obrę 2000 za tonę, ty. To ja to gościu. Halinka. No ona jest jakaś chora. Hamulec z gazem myli. Jebana. Połącznik został wszyscy zablokowany. Wziął jej na header w las. Chciałem. Widziałem to. A gościu. Nie, bo chciałem przełączyć sobie. Dobra, idzie. No akurat skusimy całe pole i... O ja łe pierdolę, serio? Nie zadziałało mi ten, było przełączony na header. Dobrze, nie wjechałeś tutaj. Koła mi się równo zatrzymała. Wiem, wiem. Jaki kwas. No jak dobrze pociśniemy, to powinniśmy skończyć na odcinku. No jeszcze pojedziemy tutaj, wrócimy i w tamtą jeszcze zabierzemy. Na easy. Nie wiem, czy nie na raz weźmiemy. Możliwe. Nie, no może nie. To się okaże. Czekaj, bo tak blisko jechał gościu, bo mi tam się czkarnią, rzucasz do header. No właśnie, trochę ci ciemno pewnie. Znaczy kurzy się. Kamyk w płoty wisi, jakie. Bombo, ale szkoda mówię, że nie wymyślili właśnie swojej sieczki. Jakiejś takiej lekkiej nawet, żeby tylko po prostu no była. Taki pyłek nawet, kurwa, tam na tym pyłek, taki właśnie centralnie taki pyłek jak zlatuje, kurczę, z tego.
z tych pierwszych plewów. No. To już by było coś. No. Tutaj fajnie takim rzucasz się skarbni, nie? No tak, tymi plewami właśnie. I takie coś, żeby zrobili, że rzucić takie coś na ten. Kurde, już by jaki rarytas był. No, zobaczymy, trzeba poczekać. Jeśli chodzi o pokos słomy, to naprawdę się postarali, bo w żadnej grze jeszcze pokosowe, takiego dobrego pokosu jeszcze nie widziałem. Pokos jest kozacki. Już nie ucieka tak na boki. No. Już wiadomo, coś musieli poprawić, nie? Ale głośno jak teraz dwa obok siebie, masakra. Ci powiem, że niezłe koła mi się ubrudziły. Cię. Ale kombajn jeszcze się nie ubrudził, to chyba, jak to się chyba nie kurzy. Nie, jeśli chodzi o brudzenie, bo zależy jakie masz brudzenie ustawione, no bo właśnie, możesz ustawić brudzenie. Zapomniałem. Możesz nawet wyłączyć brudzenie. No wiem. Fend kurna, tak oglądam go teraz, kozacki. Ja w serkach cię widzę i ja widzę kawałek twojego hedra. To ja też cię widzę. Kombe jeszcze do serka są. Jeszcze troszeczkę przydałoby się opracować więcej. No. Więcej powinny brać terenu, bo one jakby na zoomie są, a przecież lusterka naprawdę nie są na zoomie, tylko odwzorowują albo i wybrzuszają nawet jeszcze. A tutaj kurde na takim dość dużym zoomie są i no, bez kitu. Mówię, widzę kurwa jak twój ten oddzielacz one, no tak zwany ten oddzielacz one jak wyszedł za mną, tylko końcówka ta headera. Nic więcej. No i nic się nie poradzi. Trzeba poczekać, może coś wprowadzą. Chyba, że w modach coś. Chyba nie zabierzemy tego gościu. Nie? Nie. Powiedz, że... Dobra, nie to nie. Mały cyperek zostawia tam easy. Łe, ale mi jako zrobiłeś gościu. Wiem, bo sobie odpuściłem, że nie będziemy brać. Halina na obiad weźmie. Stoi trochę. Patera mi zebrało trochę nawet. Tego? Przez moment. Bo tam wydziało mi taki kawałek. No właśnie, jak ja bym teraz jeszcze to załapał, to byśmy to załapali pewnie. Dobra, tam już teraz to za późno. I tak się powiększa teren już tak i tak. Nierówne pole trochę. Trochę, jo. 2,2 tuni normalnie. Ci powiem, że nawet pali ten kombajn trochę. No właśnie bo nic. To nie wiem, spalanie można było ustawić większe też. No ale nie wiem czy jest. Można ustawić tam większą modę. A tam jest chyba normalne ustawione. Czy coś takiego. Ale jak w opcjach? No. Bo przecież masakra, my stary już który tam sezon robimy, trzeci chyba. A u nas po połowie zbiornika jeszcze jest. No wie, zawsze coś spaliło, nie? Przydałoby się więcej. To można ustawić sobie tam spalanie. A no właśnie, to trzeba dać zwiększenie, nie? W 15 to kurde mało co tankowałem, chyba że tego Ursusa na Bulusiowie, tamten to tyle pił, że łe. Jeśli chodzi o mody, to tak, a o oryginalne maszyny to daj i kurde, tam to można było 3 tygodnie grać bez tankowania. No, a na tym... Czekaj, mnie nie zabiło? W 11. Ja muszę czasami dwa razy na odcinku zatankować 60 albo Ursusa, nie? Tak pali. Porażka, nie? No trochę niby za dużo. Miniaturkę chcę zrobić i nie zgasić go i koniec. I trzeba pchać. Nie, tam jest lead na minutę? Na dwie, albo dwa, trzy nawet. Nie no więcej, co ja mówię, jak tam chodziło chyba 90 litrów, no to więcej, jest za 4 litry na minutę nawet, bo co jakbyś się tak liczył normalnie, to ci co chwilę leci. Niczym spin tires. No, tam to też. Ale tam nawet cisterna się dorąbie, to gość. No, ładne koła są w szczepach. No. Ładnie wygląda ten zestaw, ładnie ten sturę wygląda. O ile on ma ze 150 koni? On gdzieś tak będzie. Was to biorę na raz gość chyba. Panie wezmę normalnie. Weźmiesz to już? Spoko, to się wysypę. Dobra, takie zestawy naszykowamy na jednej wszczepie, aby będzie. No jakby a na drugiej coś by tam leży. Coś tam byś było. Nie byłem opryskał, to kurde. Ten zestaw myślę, żeby był cały. No nie. Maksymalnie co ci zwiększy to o 1/3.
No, 1/3 ci da, nie więcej, chyba że opryskasz i też nawóz. Teraz mamy 1 przyczepę, będziemy mieli. Jo? No, gdzieś no ja tak będę będzie. Miał ze 3 tony. No to ja tak samo tyle wysypałem. Dobra, jadę to normalnie. Ty gościu. Pasy zapiąłeś? Nie. Fajne siedzenko jest ogólnie w tym. No ale wszędzie. Boli mnie też fakt, że ty nie pasy ma można pasażera, zapiąć, nie? gościu. Co? Można pasy zapiąć tu. Tylko jak? Nie można ten, tylko jest widać, że można, nie? Aha. Jest to wszystko na pasy. No jo, jo, no. No takie szczegóły zadbali, ale... A nie zadbali o to, żeby zrobić kurwę od pasażera, nie? No, od pasażera to by się przydało jak... Kurna. Pograłby na moje. Takie siedzonka mieć wymodelowane i... Takiego Adama uczyć taką bajnie jeździć na przykład. Ale nie zawsze wiesz, fajnie, bo... Na pewno sobie realność serii beka by była, bo czasami gdzieś musisz jechać do miasta, czy coś tam, ten dwóch jest no, potrzebny, no. To... Nawet po jakąś maszynę jak jedziesz, to kurde musisz no, dać, teraz nie masz jak, musisz jeden, pobiec. jeden musi lecieć za samochodem. No. Łe. Mógłbyś tu przyjechać na początek pola Fendym. Już. Tutaj bez łóżę ten. Dobra. Już bignę. Widzisz jak bignę? Widzę, widzę. Ziu. Ale się wdupcyłem. 16 ton. No to będzie 19. No to nawet, 19 razy 2. No za 20 będzie, bo tam trochę reszty jest. Ile tam masz? Mówię, po ile jest soja. Co mi się pojebało, że ona taka droga? Na jakim ty grasz? Poziomie? Normalny chyba. No, to może kiedyś na maczem odpaliłem, było 2000. Po 1000 coś jest, ja pierdzielę. Ale dziwne. Ty gościu, stój tym kombajnem tutaj. Zobaczymy, zobaczymy. No, no ładne, ja 15,5 tony. Ty gościu. Boś kolor tu na stary nie wziął, nie taki sam. No wiem właśnie. Dobry jest. Zbloknięty trochę, ale jest. Beka, jak odpalasz kombajn? No. To ci się ścieczkarnie jeszcze ten. Wyletują takie końcówki. Dobra, to ja myślę, że w tym odcinku na tyle. Apkujcie, subujcie, komentujcie. Ej, gościu nie z tej strony. Widzę. Apkujcie, subujcie, komentujcie, a tam wbijajcie do Bulusia na farmę od tego, od zera do milionera, czy jak to tam było? Nie, od zera do farmera. To ujara od zera do milionera. No. No to co, na razie. Trzymajcie się. Na razie.